ponownie i chciałbym porozmawiać o ważnym z punktu widzenia fizyki, ale nie tylko fizyki, innych działów nauki także, pojęciu tempa zmian. Tempo zmian odnosimy, czy skonstruowany jest w ten sposób, że dotyczy zmian pewnej wielkości w odniesieniu do zmian innej wielkości. No, zmiany nas generalnie interesują, dlatego że jeżeli coś jest stałe i się nie zmienia, to na ogół nie jest interesujące. Interesuje nas zmiana. Ona pewnie ma jakąś przyczynę, ta zmiana. No i w fizyce mamy i matematyce mamy dość precyzyjną definicję zmiany. Zmianę oznaczamy takim trójkącikiem, to jest grecka litera duża grecka litera delta, jakby odpowiednik naszego d, tylko że nazywa się delta, a nie d. No i zmiana w jakiejś wartości wielkości y to jest wartość końcowa tego y minus wartość początkowa. No i dobrym przykładem jest na przykład zmiana stanu konta w banku. Na ogół wydajemy pieniądze, w związku z tym w typowej sytuacji, jeżeli rozpatrujemy tę zmianę w jakimś okresie czasu, czyli względem czasu, i w tym okresie nie dostaliśmy wypłaty albo nie dostaliśmy przelewu rodziców kieszonkowego na konto, to na ogół ta zmiana będzie ujemna, dlatego że końcowa wartość na koncie, wybieraliśmy pieniądze z konta, kupowaliśmy w sklepie i płaciliśmy kartą, końcowa wartość Y, czyli tej liczby pieniędzy, będzie mniejsza niż wartość początkowa. No ale też są inne sytuacje, jak na przykład maksymalna gęstość pary wodnej, która może się utworzyć nad powierzchnią wody, zanim proces parowania, procesy parowania i kondensacji się nie zrównoważą. Pamiętacie, rozmawialiśmy o tym, usiłując odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd takie gwałtowne deszcze. No i one wzięły się stąd, że gdzieś tam na Adriatyku temperatura wody wzrosła, a ta gęstość pary, maksymalna gęstość pary, nazywa się to gęstością pary nasyconej, rośnie ze wzrostem temperatury. No i to w tempie 7% na jeden stopień, to znaczy jeżeli temperatura rośnie o 5 stopni, to ta maksymalna gęstość, czyli gęstość pary nasyconej wzrosła o 35% i aż o tyle więcej wody mogło znaleźć się w powietrzu w postaci pary wodnej, no i potem na skutek różnych procesów meteorologicznych dotarło to nad południowo-zachodnią Polskę, tam skropliło się i spadło w postaci gwałtownych deszczów. No i tak samo rozpatrujemy zmianę tej wielkości, do której się odnosimy, nazwiemy ją x, no i delta x to jest wartość końcowa x minus wartość początkowa x i wtedy tempo zmian wielkości y względem wielkości x to jest po prostu taki ułamek, w liczniku jest delta y, a w mianowniku jest delta x, no i bardzo często, tak jak w przypadku tego kąta, odnosimy się, delta x odnosimy się do czasu. Interesuje nas tempo zmian wielkości w czasie, no i wtedy to będzie delta x przez delta t. Całkowita zmiana czasu zawsze jest dodatnia, bo czas płynie, prawda? Później jest później niż wcześniej. W związku z tym mianownik takiego wyrażenia jest zawsze dodatni. No i teraz spróbujmy jakoś rozważyć kilka przykładów. Tu mamy wysokość na wykresie, na której znajduje się spadochroniarz i mamy obliczyć średnie tempo zmian wysokości spadochroniarza pomiędzy chwilą skoku a 10 sekundą. No, w chwili, kiedy skakał, był na wysokości 700 metrów. W 10 sekundzie pewnie otworzył się spadochron, sądząc po tym wykresie, znalazł się na wysokości 200 metrów, więc średnie tempo zmian tej wysokości, tu brakuje jeszcze metrów, wynosiło minus 500 metrów zgodnie z tą definicją, a zmiana w czasie to było 10 sekund. Zmiana wysokości
nazwałem to teraz to YH, hejt, to było minus 500 metrów na 10 sekund, czyli minus 50 metrów na sekundę. W takim tempie zmniejszała się wysokość. Ten znak minus tutaj oznacza, że wysokość nam się zmniejszała. No, inny przykład jest to pytanie o zużycie paliwa. Mamy wykres, na którym jest opisane, który opisuje ilość paliwa znajdującego się w zbiorniku w zależności od liczby przejechanych kilometrów. No i pomiędzy 200 kilometrem podróży tu tego paliwa w zbiorniku było 275 litrów, a w 400, kiedy było go 125 litrów, no delta Y to jest 125 minus 275, czyli minus 150, a to jest na kilometry, nie na czas wcale, tylko na kilometry, na 400 kilometrów, czyli na, przepraszam, od 200 do 400 to jest 200 kilometrów, czyli 2 razy 100. Tak tutaj to rozpisałem, bo na ogół zużycie paliwa definiuje się w litrach na 100 kilometrów. No więc tempo zmian ilości paliwa w zbiorniku wynosiło 75 litrów na 100 kilometrów, ale to paliwo zużywał silnik, więc tempo, w jakim silnik zużywał paliwo, czyli średnie zużycie paliwa, było równe tej liczbie z przeciwnym znakiem. No bo to, co obniżało się w zbiorniku, to wszystko przejadał w cudzysłowie silnik, a zatem mamy tutaj zużycie paliwa 75 litrów na 100 km. Tu mamy z kolei jeszcze trzeci przykład, gdzieś tam w jakiejś miejscowości zbadano, zmierzono temperaturę. W zależności od czasu pytanie o średnie tempo zmian temperatury pomiędzy godziną 15.30 a 20.30. Tu jest wykres w godzinach od południa. 15.30 od 12.00 to jest 2,5 godziny. Tu przy 2,5 godzinach temperatura wynosiła 24 stopnie. O 20.30, czyli 8,5 godziny od południa, czyli to było, czyli 5 godzin później, to było ile? Tu jest 16-18 stopni. To tempo, zmiana temperatury, końcowa temperatura 18, początkowa 24, minus 6 stopni Celsjusza. Upłynęło 5 godzin i w związku z tym można powiedzieć, że powietrze chłodniało, robiło się coraz chłodniej, w średnim tempie minus 1,2 stopnia na godzinę. No mam nadzieję, że te przykłady jakoś pozwalają wam zaprzyjaźnić się z tym pojęciem tempa zmian w czasie, bo będziemy je następnie do opisu ruchu bardzo często używać.